Temat Kamila jest zamknięty. Wszystko jest okej, my się trzymamy, on jest walnięty i dobrze o tym wie, więc jest okej, dobra? Ewelina ma rację, musimy go po prostu olać i tyle. Dokładnie. Dzień dobry, drogie panie. Gotowe? Dzień dobry. Rozgrzane? Jasne, że tak, jak zawsze. Pompony? Skoczysz, Ewelina? Jasne. Dobra, to pozbierajcie proszę tematy. Tymczasem Kamil czuje się upokorzony przez Ewelinę i chce jej zrobić krzywdę. Obetnę ci włosy! Co? Zostaw mnie, co ty robisz? Zapłacisz mi za to, co mi zrobiłaś! Co ci niby zrobiłam? A kto nie chciał się ze mną mówić, bo nie jestem dla ciebie atrakcyjny, co? Kto wyzywał mnie od psycholi w całej szkole? Nie myliłam się, ty jesteś walnięty, ratunku! Zamknij się! Z takiej laski jak ty i te twoje koleżaneczki jestem sam, bo jesteście wszystkiego więcej zrozumiałe. I wydaje wam się, że będzie sobie przebierać przystojnych facetach, a ci mniej przystojnych... Co tu się dzieje? Hej, zostaw! Oddawaj to, oddawaj! Co ty wyprawiasz? Co tu się dzieje? On chciał mnie zaatakować, chciał mi odciąć włosy! Oszalałeś, chłopie? Wiesz, że to jest karalne? Dzwonię na policję! Nic ci nie zrobiłem! Dzwoń, masz do tego prawo. To jest przestępstwo, groziłeś jej. Wychodzimy. Idziesz ze mną. Co za... W porządku, Ewelina? Wszystko okej. Ogarnij się. Proszę. Kamil nadal uważa, że miał prawo hejtować Ewelinę i jej koleżanki za to, że im się nie podobał. Możesz mi powiedzieć, jak ty się zachowujesz? Może ja ci powiem. Zachowujesz się skandalicznie. Zachowujesz się jak przestępca. Co to ma znaczyć, że grozisz dziewczynie nożyczkami, co? Należało jej się. Czy ty się w ogóle słyszysz? Skąd ci to przyszło do głowy? No bo to ona zaczęła. A co ci takiego zrobiła? Słucham. Nie chciałaś ze mną mówić, a potem obgadywała mnie z koleżankami, że jestem brzydki i że żadna z nich by się ze mną nigdy nie umówiła. Chwila, i to jest powód do tego, żeby je hejtować i grozić Ewelinie nożyczkami? Tak, bo byłem na nią zły. Słuchaj, nic, ale to nic cię nie usprawiedliwia. Jeżeli dziewczyny nie mają ochoty się z tobą spotykać, to mają do tego prawo. Koniec, kropka.